Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt to jest oczywiście prawna hucpa i bubel, na tyle bubel, konstytucyjny również, że jedyna konserwatywna posłanka w waszych szeregach, która była obecna na posiedzeniu komisji, wprost się temu sprzeciwiła. Tak, poseł Siarkowska to zrobiła, w zamian za co wyście ją odwołali z Komisji Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wstawiając do jednej z tych komisji kogo? Panią Pawłowską, poseł wybraną z list Lewicy z rekomendacji Biedronia. To jest prawda o PiS-ie i Solidarnej Polsce dzisiaj, że zastępujecie posłów realnie konserwatywnych tymi, których rekomendował do Sejmu Biedroń. To jest dzisiaj wasza rzeczywistość, bo realnie konserwatywni posłowie sprzeciwiają się łamaniu konstytucji, bo konserwatyzm to jest przede wszystkim poszanowanie zasad, poszanowanie prawa, poszanowanie tych zasad, które w naszej cywilizacji są już od czasów Republiki Rzymskiej. To jest 2,5 tysiąca lat, które wy przekreślacie tak naprawdę, robiąc ten, chcąc robić te takie neosowieckie procesy pokazowe. Ale sprawa jest bardzo poważna, bo co gorsze, wy bardzo poważną sprawę wpływu Federacji Rosyjskiej na polskie życie publiczne próbujecie zmienić w polityczną hucpę. A ten wpływ jest od co najmniej kilkunastu lat bardzo widoczny. Wiecie, gdzie był bardzo widoczny? Był widoczny w 2010 roku, kiedy zarówno Kancelaria Premiera, jak i Kancelaria Prezydenta, zarówno Kancelaria Premiera Tuska, jak i Kancelaria Prezydenta Kaczyńskiego poszły na rozgrywkę, którą zafundował Władimir Putin, z rozdzielaniem wizyt w Katyniu, z tą wszystkim, co doprowadziło do katastrofy smoleńskiej, co było kompromitacją państwa polskiego, że do jednego samolotu wsadzono nie tylko zwierzchnika Sił Zbrojnych, ale i całe dowództwo Sił Zbrojnych, że premier poszedł na tę grę, że prezydent poszedł na tą grę. Tak, poszliście na tą grę, ale co więcej, to, co się wydarzyło po katastrofie smoleńskiej, jest jeszcze gorsze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Federacja Rosyjska wobec państw nieprzyjaznych stosuje jedną starą metodę. Divide et impera. Dzieli rządź, żeby podział był jak najostrzejszy, żeby polaryzacja w państwie była jak największa, żeby się nawzajem nienawidzili. I co się stało po katastrofie smoleńskiej? Donald Tusk wypuścił dżina pod tytułem Janusz Palikot, a Jarosław Kaczyński wypuścił dżina pod tytułem Antoni Macierewicz. I Polacy rzucili się sobie do gardeł. Rzucili się sobie do gardeł przez was. Przez to, że wy właśnie realizujecie scenariusze napisane w Moskwie. Przez to, że zamieniliście polskie życie publiczne przez ostatnie kilkanaście lat w bratobójczą wojnę, co jest tylko i wyłącznie na użytek zewnętrznych graczy. Wrogów Polski. I tak, w tym momencie, kiedy procedujemy tę ustawę, która jest niczym innym jak polityczno-prawną hucpą, oskarżam Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, że cynicznie, z premedytacją i w sposób haniebny od kilkunastu lat realizują plan Władimira Putina podzielenia Polaków, skłócenia po to, żeby osiągnąć własne korzyści polityczne. I to jest największe oskarżenie o wpływy rosyjskie w Polsce, jakie można sobie wyobrazić. Pan poseł...